Michasia! Idziesz może do sklepu? A co chciałaś? Kup włoszczyznę na rosół. Okej, tylko to? Tak, resztę mam. A właśnie miałam zapytać. Wiadomo, co z tym kluczem odsunięcie do z walizki? Tata miał sprawdzić, ale jeszcze nie dopytałam. To musimy się go ci zapytać, bo wiesz. A nawet mi nie mów. No jak sam się dzisiaj zorientuję, to będzie wpadka. O, ktoś dzwoni. Michasia, pewnie tata idzie. Otwórz. Dobra. A i możesz zapytać go o ten klucz od razu. Rozumie się. O, dobrze, że idziesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy został już mamę? Tak, już proszę. Mamo, zapraszam, zapraszam. Dziękuję. Tak, już idę. O, dzień dobry. Dzień dobry, pani Marzenko. Co się teraz będzie działo? Co pana do nas dzisiaj sprowadza? Pani Marzenko, niedobrze. A co się stało? No, pani chyba się domyśla. A jednak, wie, że mamy klucz. A może pan mówić dokładniej? Tak, pani Marzenko. Chodzi o walizkę. Ale o którą walizkę? Pani Marzenko, co za pytanie. Chodzi o walizkę, którą państwo przechowywali. Czyli... Niestety, nie spodziewałem się tego, pani Marzenko. Ale... Ale że co się stało? Po kolei. Pani Marzena, zabrałem od państwa walizkę i postanowiłem ją otworzyć. I? I stało się. Dokładnie tak. Ale to nie my! Ale skąd, pani Marzena, skąd państwo mogli wiedzieć? No właśnie. No tak już mówię. Ustawiłem kod do walizeczki i zapomniałem. No, wyparowało wszystko. To mamy problem. Mamy? No, pan sam się ma teraz problem, prawda? Dokładnie tak jak mówisz. W punkt. Ja mam problem. Ale do końca nie rozumiem, dlaczego akurat do nas przychodzi pan z tym problemem? Też tego nie rozumiem. A do kogo mam z tym problemem? Przecież tylko państwo wiecie o tej niespodziance dla żony walentynkowej. No ale jak my możemy panu pomóc? Dobre pytanie, pani Marzenko. Tak myślę, może mąż będzie miał jakiś pomysł. Jak to otworzyć, bo wie pani, to takie skomplikowane. Ja zapomniałem, jaki ten kod w ogóle tam jest. No dobrze, ale męża akurat teraz nie ma, będzie dopiero później, pod wieczór. A rozumiem, rozumiem. To w takim razie, pani Marzenko, już dzisiaj nie będę państwu głowy zawracał. I może przyjdę jutro, o. O, świetny pomysł. Może razem coś wykombinujemy. Oczywiście zapraszam. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Uff. Mamo, jakie uff? Ty mu wierzysz? No czemu nie? Pelikany jedne. Te niepelikany będą szperały. No zapomniał i tyle. Czemu mam mu nie wierzyć? No co ty, dał nam tylko znać, że już o wszystkim wie. Myślisz? Ja to wiem. Dobra, idę do sklepu. Jak tata przyjdzie, to o tym pogadamy. Dobrze, tylko kup mi włoszczyznę, pamiętaj. Okej. Okay. Mamo, ja wychodzę, zamknij drzwi, okej? Okej, idę! Marzena? Co to jest za walizka? Co ty chcesz? Jaka znowu walizka? Stała pod drzwiami. Jak to pod drzwiami? Pokaż to! No idę korytarzem i stoi pod drzwiami taka walizka. Ciekawe, od kiedy tu stoi? A bo ja wiem. Może sąsiad to zostawił. Ale kiedy? Był u nas i chyba wie już o kluczu. Gadał coś? Nie, ale zagadywał o walizce, że niby nie potrafi jej otworzyć. Dlaczego? Bo podobno kodu zapomniał. Jasne. On i zapomnieć. Niezła ściema. Michasia myśli tak samo. I powiem ci, że ma rację. Pytał o ciebie i powiedział, że przyjdzie jutro, żebyś pomógł mu walizkę otworzyć. Jeszcze czego? To jest jego robota jak nic. Ale jak Michasia wychodziła do sklepu, to niczego nie było. Pewnie by zauważyła taką walizkę. Może przed chwilą to zostawił. A masz ten klucz? Jaki? No Marek, ten z walizki. A ten to mam. No to poczekaj, tak. Muszę go z szuflady wyciągnąć. Masz. Daj. No. Tu gdzieś powinno. Po co czekaj, tak to zapięte? To jest skomplikowane, Marek. Nie no, ale czy pasuje? Pasuje, mówiłam ci, że jest. Dobra. Powoli, poczekaj. Marek.
Marek chyba dał. Poczekaj, czy to muszę ci zamontować. Nie, to tak. Poczekaj. Dobra, wszystko. Jak to? Co to jest? Pokaż. Nie rozumiem, o co tu chodzi. Marzena. To są Star Monsters kosmiczne potworki seria pierwsza. Pokaż, czyli to jest nowość? Pewnie, Marzena, to jest zupełna nowość. Możesz je zarówno kolekcjonować, jak i grać nimi w kilka gier. Różnych gier. Aha, to nie wiedziałam. A wszystkie informacje znajdziesz w tym magazynie. To otwórz. To pewnie. Popatrz. Tu masz wszystko. Poszło z saszetkami. O, cztery saszetki i magazyn. Star Monsters. I zobacz, tu jest wszystko krok po kroku opisane. W ogóle te potworki należą do czterech rodzin. A, widzę. O, to pewnie sąsiad. Poczekaj, otworzę. Faktycznie cztery rodziny. Powietrze, roślina, ziemia, woda. A, to ty. A niby kto miał być? Chodź. Myśleliśmy z mamą, że to sąsiad. Przecież był dzisiaj. Trzymaj zakupy. Słyszałem, a jak wychodziłaś, to widziałaś, może poczynałeś taką walizeczkę żabną? Nie. A co? To chodź zobaczyć. Z tego magazynu można się wszystkiego dowiedzieć. O, co ty macie ciekawego? Zobacz. Star Monsters w postaci z gwiazd. Czyli kieszonkowi przyjaciele do kolekcjonowania i grania. A wiecie, że w tej kolekcji są rzadkie figurki. Jakie? Złote. I srebrne. Jest! Ty! Ale miałeś szczęście! Piękna! Ale ładna. No, a wiecie skąd one się wzięły? No z kosmosu, przecież mówiłeś. No dobra, ale jak powstają? No jak? Te stworki przyjmują kształt przedmiotu, na który spadają z nieba. Mam też złotego stworka. Dobra, chodźcie do stołu lepiej o, z tym. O, właśnie, dobry pomysł. Dobra, otwieramy dalej, ale chwila, bo widzę, że tu już Miaśka otworzyła. Masz srebrnego. Srebrny, otworka. Ale ładny. A to kolejny jest, nie, ten był złoty. Złoty, to będzie srebrny. I mamy dwa złote. Ty, ale chwila, to chyba na koguta spadło. Ja też mam dwie mini kapsuły i fajne jest to, że można je łączyć ze sobą. Ale wiesz, że w górę też można iść? Tak, i stworzyć konstrukcję, nawet wieżę. Trójramienne gwiazdy spadają z nieba i dają początek Star Monsters. Ciekawym i zabawnym postaciom, niepodobnym do niczego innego. Star Monsters należą do czterech różnych rodzin, a ponadto mogą być białe, kolorowe, o różnych poziomach ewolucji, rzadkie, a nawet bardzo rzadkie i wszystkie chcą się z tobą bawić. Poznaj jedność przy sobie i naucz je rywalizacji w pasjonujących grach opisanych w tym przewodniku. Pinchgork. Pierwszy raz zauważono go w sklepie zoologicznym. Poza tym, że jest sympatyczny, ma też kilka rekordów w ślizgach długodystansowych. Czyli mamy wszystkie złote, tak? Gdzie jest tu jeszcze jeden? No, tutaj. Tu. A srebrnych tylko dwa. Czas na zasady gry. Każdy gracz ma po trzy figurki Star Monsters, rzuca nimi i liczy, ile wierzchołków podstawy dotyka ziemi. Lub blatu stołu. To gramy! To wybierajcie, która bierze którego? No, ja muszę mieć rzadkiego. No to jeszcze. Dobra, mam. Ja bym wziął tego. To nie jest fajne. A dla mnie wszystkie są fajne. Dobra, no to rzucacie. Mamy tego na bok. Kto zaczyna? Chyba starszy zaczyna. Rzucam. Liczymy. Dwa. Nic. Jeden. Trzy. Michaśka wygrała. Właśnie, o tym zapomniałam. Jeśli twoja figurka upadnie na podstawę, to wtedy wygrywasz. Brawo! Szybka gra. To teraz co? Druga runda. Ło. To był czy... Zobaczcie! Znowu, a teraz wygrywa. Remis. Jeden, teraz jeden. Dogrywka. Michaśka wygrała. Ej! O! Nie! 2-1! Szybkie gry. No to wygrałam, już koniec. Dobra, za chwilę zagram z tobą, mama, ale od kogo w ogóle jest ta walizka? Myślicie, że ta walizka jest od sąsiada? To napiszcie w komentarzach. Na to wygląda. Ja już się zaczynam w tym gubić.